Ponad 700 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na wdrożenie całkowicie nowej usługi w Suwałkach pod nazwą Door to Door. Będzie ona skierowana do osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami mobilnymi, którym miasto zaoferuje między innymi pomoc w transporcie do lekarza lub na wydarzenie kulturalne. Stąd właśnie taki pomysł, żeby skorzystać ze środków PFRON-u. Złożyliśmy wniosek za środki, które uzyskamy, a to są duże pieniądze, ponad 700 tysięcy złotych, 722 tysiące dokładnie. Będzie zakupiony środek transportowy do przewozu osób niepełnosprawnych. A także schodołaz i wózek inwalidzki. Realizacją usługi Door to Door zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownicy MOPR pomogą opuścić mieszkanie i przetransportują daną osobę we wskazane miejsce. Czy to będzie przychodnia, czy to będzie Suwalski Ośrodek Kultury, czy Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo chcemy, żeby właśnie tutaj poprawić tę mobilność w takim kierunku, żeby właśnie ta część naszego społeczeństwa, która ma problem z poruszaniem się, no, uczestniczyła w życiu społecznym, w życiu kulturalnym, w życiu sportowym, no i mogła bez problemu załatwić swoje potrzeby właśnie dnia codziennego. Z usług Door to Door zgodnie z zasadami programu nie będą mogły korzystać osoby poniżej 18 roku życia, a więc nie będzie możliwe dowożenie dzieci do szkół. Tę usługę, tak jak dotychczas, będzie realizowało PGK Suwałki. O dokładnym terminie uruchomienia usługi Door to Door poinformujemy już niedługo. W 2021 roku Suwalczanie będą wspominali między innymi postać Andrzeja Wajdy. Rada Miejska ustanowiła rok 2021 rokiem Andrzeja Wajdy, Suwalczanina, który właśnie ma rocznicę i swojej śmierci piątą i 95. rocznicę urodzin w tym roku, a wobec tego no myślę fajnie, żebyśmy przypomnieli tą wspaniałą postać, jakże zasłużono dla polskiej kultury, dla polskiego filmu, no, dla polskiego teatru. W związku z tym miasto Suwałki wydało okolicznościowe kalendarze na rok 2021 poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy. Za projekt graficzny kalendarza odpowiadał uznany plakacista Andrzej Pongowski. Kalendarze prezentują plakaty do filmów Andrzeja Wajdy, które zostały namalowane na nowo w ramach projektu pod nazwą Wajda na nowo. Chcemy zorganizować mimo pandemii wieczór taki wspomnień, zabarwiony oczywiście muzyką Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. To się wszystko będzie działo w Suwalskim Ośrodku Kultury. Oprócz tego w drugiej połowie sierpnia zostanie zorganizowany festiwal filmowy, również pod nazwą Wajda na nowo. Na bulwarach nad Czarną Hańczą Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Chill and Loose oraz panią Krystyną Zachwatowicz-Wajda i Wajda School przygotuje przedsięwzięcie, którego w Suwałkach jeszcze nie było. Chcemy, żeby ta młodzież porażona sztuką filmową i Andrzeja Wajdy i innych właśnie naszych znanych reżyserów spotkała się i przedstawiła swoją produkcję filmów krótkometrażowych. Będzie konkurs, oczywiście będzie rozstrzygnięcie właśnie tych zmagań młodych polskich utalentowanych filmowców. Natomiast przy tym będzie oczywiście wystawa prac Andrzeja Pongowskiego, znanego plakacisty, który namalował ponownie plakaty do filmów Andrzeja Wajdy. Tych plakatów będziemy mieli sporo, chyba około 60. Miasto Suwałki ma w planach również dużo innych wydarzeń, które upamiętnią postać Andrzeja Wajdy. Będą to między innymi multimedialna wystawa pod nazwą Wajda, spotkanie autorskie z Bartoszem Michalakiem, autorem książki pod tytułem Wajda, kronika wypadków filmowych, wieczór filmowy w Cinema Lumière czy plenerowa wystawa poświęcona życiu i twórczości Andrzeja Wajdy.